Mamy tutaj na niebiesko dany wykres pewnej funkcji. Ja tę funkcję nazwę sobie literką f, czyli to jest wykres funkcji f od x. No i teraz szukamy funkcji f duże od x, takiej, że to jest funkcja pierwotna do funkcji f małe od x, czyli to oznacza, że pochodna funkcji f duże od x ma być równa właśnie tej funkcji f małe od x. No i teraz mając dany wykres funkcji f małe od x mamy wskazać który z tych czterech wykresów jest wykresem funkcji f duże od x, czyli który z tych wykresów jest wykresem funkcji pierwotnej do tej funkcji, której wykres mamy dany na niebiesko. Patrząc na to w drugą stronę, to ten wykres tutaj na niebiesko ma być wykresem pochodnej funkcji narysowanej tutaj na, na czerwono. Musimy wskazać która z nich jest ta właściwa. No, i zachęcam Cię jak zwykle do zatrzymania tworzenia filmu, po to, żeby samodzielnie zastanowić się nad tym, wybrać jeden z tych wykresów, zanim zobaczysz moją argumentację za jednym z tych wykresów. No dobrze, a jak ja to zrobię? No zacznę od takiej obserwacji, że wartości tej funkcji f małe od x, czyli wartości pochodnej, są zawsze dodatnie. A pochodna w danym punkcie reprezentuje nachylenie stycznej do wykresu w danym punkcie. Więc, jeżeli tutaj pochodna jest zawsze dodatnia, ona tutaj, co prawda, dla ujemnych x'ów dąży do zera, ale zostaje zawsze po dodatniej stronie. Więc, skoro pochodna jest zawsze dodatnia, to znaczy, że nachylenie musi być zawsze dodatnie. To widzimy, że tutaj nachylenie stycznej jest zawsze dodatnie. Tutaj, jakbym narysował gdzieś styczną, to to nachylenie też jest zawsze dodatnie. Tutaj też. Ale tutaj, jak narysuję styczną, na przykład w tym punkcie, to nachylenie takiej stycznej jest ujemne. Czyli widzimy, że ten wykres. Możemy już od razu wykluczyć, on na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem. No dobrze, jedźmy dalej. Co tutaj jeszcze możemy ciekawego zauważyć? Popatrzmy może, jaka jest wartość pochodnej w x równym minus 4. Widzimy, że wartość tej pochodnej tutaj jest bardzo bliska 0. Ona nie jest może dokładnie równa 0, ale jest bardzo bliska 0. To oznacza, że nachylenie stycznej do wykresu funkcji powinno być dla x równego minus 4 praktycznie równe 0. No to popatrzmy na te wykresy. Na tym wykresie, jak narysuję w x równy minus 4 styczną, to nachylenie tej stycznej wygląda, że jest praktycznie równe 1. Tutaj mamy kąt mniej więcej 45 stopni. A miało być praktycznie 0, czyli widzimy, że możemy ten wykres już od razu odrzucić. Jak popatrzymy na ten wykres, no to tutaj rzeczywiście nachylenie stycznej jest praktycznie równe 0. I tak samo tutaj, nachylenie stycznej też jest praktycznie równe 0. Czyli te wykresy oba cały czas Pasują do, do tego, co tutaj mamy. Nie możemy ża żadnego z nich wykluczyć, patrząc tylko na wartość pochodnej x równy minus 4. No ale popatrzmy na wartość pochodnej w jakimś innym punkcie. Weźmy na przykład x równe 0. No i w ZERZE wartość pochodnej jest równa 1. Tutaj z wykresu łatwo to odczytać, że ta wartość jest równa 1. Czyli nachylenie stycznej do wykresu w tym punkcie powinno być równe 1. No to jak popatrzę na ten wykres. To nachylenie stycznej dla x równego 0, no to tutaj styczną jak narysuję, to ona wygląda mniej więcej tak. To nachylenie jest bardzo niewielkie tutaj, nawet mniejsze niż narysowałem, bo tutaj trochę zbyt nachylona to narysowałem. Ale wiesz, to nachylenie tutaj jest niewielkie. Natomiast tutaj jak narysujemy styczną, no to rzeczywiście ta styczna tak wygląda, jakby jej nachylenie było równe było równe 1. No na pewno to nachylenie bardziej wygląda jak równe 1 niż to, które na pewno jest dużo mniejsze niż 1. Więc widzimy, że z tych dwóch wykresów ten dolny lepiej pasuje do wykresu funkcji, której ta niebieska funkcja ma być pochodną. Czyli ten wykluczamy, patrząc na nachylenie stycznej w zerze, i zostaje nam już tylko jeden wykres. No i to jest to, co byśmy wskazali jako odpowiedź. To jest wykres, który najlepiej pasuje do tego, żeby być funkcją, żeby być wykresem funkcji pierwotnej do tej funkcji, którą tutaj mamy. No jak tak jeszcze popatrzymy na te dwa wykresy, no to widzimy, że one wyglądają praktycznie tak samo, wygląda jakby to był wykres tej samej funkcji. Jakby funkcja i jej pochodna były tą samą funkcją. No to my znamy taką funkcję, która jest równa swojej pochodnej. To jest funkcja e do x. No, i to właśnie wygląda trochę jak wykres funkcji e do x. Więc tutaj, akurat w zadaniu, nas o to nie pytali, jakiej funkcji to jest wykres, ale wygląda na to, że to jest wykres funkcji e do x, a wykres pochodnej to też jest e do x, czyli wszystko się zgadza. No i skąd idą? ja wiem, że to jest wykres funkcji e do x. No, ale nie o to nas tutaj pytali. Pytali nas o to, który wykres reprezentuje wykres funkcji pierwotnej do tej funkcji, no i wskazaliśmy ten wykres.